Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W tym filmie chciałbym przedstawić Wam zestawienie 10 najlepszych, moim zdaniem, horrorów, które każdy fan gatunku powinien ograć. Także bez zbędnego przedłużania, lecimy z tematem. Miejsce pierwsze w mojej topce trafia do serii Silent Hill, która według mnie króluje w tym zestawieniu i niewątpliwie dla każdego fana gatunku, jakim jest survival horror, zawsze znajdować będzie się na czołowej pozycji w tym zestawieniu. Jest mrocznie, bardzo mrocznie. Mamy poszukiwania zaginionej córki w owianym tajemnicą mieście, które kiedy zapada zmrok odsłania swoje ponure oblicze. Tak wygląda początek fabuły, która z kolejnymi odsłonami przeraża gracza i w sumie sprawia, że mimo strachu chcemy dalej zagłębiać się w mroczne zakamarki miasta Silent Hill. Ocena ogólna jak dla mnie najwyższa w tym zestawieniu i zasłużone pierwsze miejsce. Kolejna pozycja to seria Resident Evil, której chyba nikomu dokładnie przedstawiać nie muszę, więc w skrócie. Zombie apokalipsa, szalony naukowiec, bioterrorysta i wirus, który wymknął się spod kontroli. Gracz wciela się w postać jednego ze śmiałków, najemników, którzy za wszelką cenę chcą powstrzymać szalejącą po świecie zarazę. Zagadki logiczne i dużo strzelania, w sumie akcji jest od groma i graficznie też nie jest najgorzej. Resident Evil to bez wątpienia jedna z moich ukochanych serii tego gatunku i z czystym sumieniem mogę umieścić ją na zasłużonym drugim miejscu. Następnym w kolejce jest Dead Space. To trzecioosobowy survival horror nastawiony na akcję, w którym wcielamy się w postać mechanika pokładowego o imieniu Isaac. Szalejący zmutowani kosmici, tak zwane nekromorfy, ponury kult oraz poszukiwanie zaginionej ukochanej to główne wątki fabuły, która okraszona została mocno mięsistym i brutalnym systemem walki. Wspaniała kosmiczna podróż ląduje na trzecim miejscu naszej topki. Dino Crisis rozpoczyna swoją fabułę w roku 2009 na fikcyjnej wyspie Ibis, gdzie zostaje wysłany oddział najemników, którzy mają zbadać aktywność tamtejszej placówki badawczej. Odkrywają, że światowej sławy naukowiec, uznany za zmarłego kilka lat temu, prowadzi na terenie wyspy badania nad tajną bronią. Nie obędzie się bez strzelania, zagadek logicznych oraz masy krwiożerczych dinozaurów. Tak oto prezentuje się czwarte miejsce naszego top 10. Kolejne miejsce w naszej topce zarezerwowane jest dla Alicji w Krainie Czarów. Trzecioosobowa gra akcji z elementami platformówki, osadzona w surrealistycznym świecie. Alice Madness Returns. Pełna zagadek oraz powracających we wspomnieniach koszmarów opowieść, w której główna bohaterka po stracie najbliższych postanawia odszukać odpowiedzi na pytania, które doprowadziły do jej obłędu. Mroczna i zarazem przepiękna wizualnie reinterpretacja powieści Lewisa Carrolla ląduje na piątym miejscu naszego zestawienia. Żartobliwie nazywana przez członków naszej społeczności piekarnią, to pierwszoosobowa gra, swoisty symulator multitaskingu, tykająca bomba zegarowa naszpikowana jumpscarami, które sprawiają, że gracz momentami wyskakuje z fotela. Zresztą, sprawdźcie sami. What the fuck? Najbardziej przerażająca gra tego zestawienia, wierzcie mi na słowo, gorąco polecam. Kolejne miejsce ląduje do fantastycznej pierwszoosobowej produkcji zatytułowanej Layers of Fear. Horror psychologiczny od rodzimego studia prowadza nas w historię artysty malarza, jego życiowych problemów i osobistych rodzinnych tragedii. Chwytająca za serce tragiczna opowieść zajmuje nie najgorsze, bo siódme miejsce naszego zestawienia. Inspirowany twórczością Stephena Kinga Alan Wake to trzecioosobowy horror psychologiczny, opowiadający historię tytułowego bohatera pisarza, którego żona znika w tajemniczych okolicznościach. Przemierzając zakamarki tajemniczego miasteczka w poszukiwaniu zaginionej żony, mężczyzna odkrywa, że owe miasteczko do złudzenia przypomina miejsce żywcem wyciągnięte z jego twórczości. Alan Wake ląduje na miejscu ósmym. Rozpoczynając swoją przygodę z Evil Within, poznajemy Sebastiana, detektywa, który w
toku prowadzonego śledztwa trafia na trop niezwykle brutalnego i enigmatycznego mordercy. Fantastyczna, mroczna i pełna akcji podróż w świecie jawy i snu, naszpikowana zagadkami i ciężkim, wręcz klaustrofobicznym klimatem, to miejsce 9 mojej topki. Five Nights at Freddy nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Seria to miks pierwszoosobowego survival horroru i gry point and click. Tytuł skierowany jest zdecydowanie do młodszej widowni, zamyka to zestawienie na honorowym 10 miejscu. Na koniec mam dla Was propozycję zdecydowanie wartą uwagi. Jest to Dead by Daylight, czyli asymetryczna kooperacyjna gra sieciowa, w której wcielamy się w postać jednego z ocalałych, którzy wspólnymi siłami postanawiają wydostać się z lokacji, w której zostali uwięzieni. Gracze wcielają się również w postać oprawcy, który robi wszystko, aby pozostali ponieśli klęskę. Tym oto sposobem dotarliśmy do końca naszej topki. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, ewentualnie klepnąć subika. Jak Wam się wydaje? Jakiej propozycji brakuje w tym zestawieniu? Dajcie mi znać w komentarzach, a tymczasem do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.